Witaj. Dziś zajmiemy się programami do przeprowadzenia testów sprawnościowych różnych elementów systemu komputerowego. Generalną sprawność mikroprocesora, płyty głównej, pamięci i chłodzenia można zweryfikować, uruchamiając program wykonujący bardzo intensywne obliczenia o znanym wyniku. Dzięki porównywaniu wartości oczekiwanej i wyliczonej można stwierdzić, czy w czasie obliczeń nastąpiło przekłamanie danych. Z kolei pełne obciążanie komputera może uprościć ujawnienie się problemów z zasilaniem lub chłodzeniem. Pierwszym z tego typu programów jest Prime95. Program ten może służyć jako klient ogólnoświatowej sieci wyznaczającej liczby pierwsze lub w najczęściej używanym trybie Torture Test po prostu testować stabilność komputera. Pojawienie się jakiegokolwiek komunikatu o błędzie dyskwalifikuje komputer i powoduje konieczność szukania przyczyny niedomagania innymi już metodami. Ze względu na losowe występowanie błędów w zależności od wykonywanych innych zadań oraz od temperatury wnętrza komputera, test należy wykonywać przez wiele godzin. Dopiero 24 lub 48-godzinny test pozwala stwierdzić, czy komputer jest faktycznie stabilny. Oczywiście w czasie trwania testu można korzystać z komputera. Znakomitym narzędziem do identyfikacji komponentów sprzętowych i oprogramowania zainstalowanego w komputerze jest program AIDA64 Extreme Edition, będące kontynuacją popularnego programu Everest. Głównym zadaniem programu jest dostarczenie jak największej porcji szczegółowych informacji o sprzęcie zamontowanym w naszym komputerze. Pozwala on na wyświetlanie danych o procesorze, płycie głównej i chipsecie, pamięciach, dyskach twardych, karcie graficznej i wielu innych urządzeniach, a także zainstalowanym w komputerze oprogramowaniu oraz poziomie zabezpieczeń. Narzędzie ponadto wspiera większość typów sensorów wykorzystywanych przez producentów sprzętu, umożliwiając monitorowanie takich parametrów jak temperatura pracy, prędkość obrotowa wiatraczków czy pobór prądu. Wszystkie te informacje wyświetlane mogą być na przykład za pośrednictwem gadżetu na pulpicie. AIDA 64 Extreme Edition, jak większość tego typu narzędzi, daje możliwość wygenerowania raportu zawierającego informacje o posiadanych komponentach i zapisania go m.in. w formacie HTML. Na wspomnianej funkcjonalności nie kończą się jednak możliwości nowej odsłony tego popularnego narzędzia. AIDA 64 Extreme Edition, jak sama nazwa sugeruje, program edytowany jest dla 64-bitowych architektur systemowych, lecz bez problemu działa także z 32-bitowymi. Poza mechanizmami dostarczania wielu informacji o sprzęcie i oprogramowaniu, narzędzie zawiera szereg przydatnych benchmarków. Pozwalają one na przeprowadzenie testów procesora, wykorzystując nawet 32 rdzenie, pamięci RAM, pamięci podręcznej, badanie przepustowości, a także badanie szybkości transferu różnego typu nośników, dysków twardych, dysków SSD, napędów optycznych, kart pamięci i tym podobnych. Innym ciekawym programem jest HWINFO32. Narzędzie służy do identyfikacji i wykonywania testów wydajności podzespołów w komputerze. Program ten pozwala również na kontrolę temperatury komponentów komputera, a także można wykonywać testy wydajności. HDTune z kolei jest bezpłatnym programem umożliwiającym przetestowanie dysków twardych IDE i SCSI. HDTune sprawdza wydajność dysku mierzoną prędkościami transferów, czasem dostępu i użyciem procesora i prezentuje wyniki w formie wykresu graficznego oraz liczb. Podaje także szereg przydatnych informacji o dysku twardym, m.in. pojemności, standardzie interfejsu, partycjach, buforze, wersji oprogramowania wewnętrznego, tzw. firmware, numeru seryjnego, aktualnej temperaturze, wsparciu smart i tym podobne. Dysk możemy ponadto przeskanować pod kątem błędów. Przydatną opcją programu jest pokazywanie aktualnej temperatury dysku twardego w zasobniku systemowym Try, paska zadań. HWM Monitor jest niewielkim i bardzo prostym w obsłudze narzędziem do monitorowania podstawowych parametrów pracy bazowych komponentów komputera.
Skupia ono w jednym oknie informacje o temperaturze, napięciu oraz prędkości wentylatorów, między innymi chipsetu, procesora i poszczególnych jego rdzeni, dysku twardego, układu graficznego i baterii w przypadku laptopów i netbooków. Program do odczytu wspomnianych parametrów wykorzystuje specjalne sensory termalne montowane na urządzeniach przez ich producentów. W przypadku pozostałych informacji lub komponentów, które nie zostały w takowe czujniki wyposażone, m.in. dyski twarde, wymagane dane pobierane są przy użyciu technologii smart. HWM Monitor bardzo często jest wymagany do działania różnego rodzaju widgetów systemowych, których zadaniem jest wygodne dostarczenie informacji o parametrach pracy komputera. HWM Monitor podczas swojej pracy zapisuje informacje o wartościach minimalnych i maksymalnych uzyskiwanych przez poszczególne komponenty. Narzędzie oferuje również funkcję eksportu wszystkich zgromadzonych danych do postaci pliku tekstowego. Do podstawowych narzędzi, które warto mieć, jest narzędzie OCCT. Program służy do testowania bazowych komponentów naszego komputera. Takie podzespoły jak pamięć RAM, procesor czy karta graficzna są poddawane obciążeniom, a użytkownik dostaje informacje na temat obecnych temperatur podzespołów. Testowanie monitora można wykonać za pomocą oprogramowania Tester Monitora. Jest to program do regulacji i testowania monitora. Program ten zawiera wbudowane plansze testowe do przeprowadzenia regulacji w testowanym monitorze. Użycie tego programu jest bardzo proste w obsłudze, co sprawia, że wiele osób korzysta z jego możliwości, a warto tym bardziej, że jest to oprogramowanie polskie. Najpopularniejszym oprogramowaniem do testowania karty graficznej jest 3D Mark. Układy graficzne są poddawane wysokim obciążeniom, co ma na celu podanie informacji dla użytkowników, w jakim stanie jest ich grafika. Program testuje również inne podzespoły w komputerze, natomiast jest kojarzony głównie za sprawą testowania układów graficznych. Testy 3D Marka umożliwiają testowanie komputerów do gier, a także sprawdzanie możliwości laptopów czy netbooków. To wszystko na dzisiaj. Oczywiście nie jesteśmy w stanie opowiedzieć o wszystkich programach wspomagających diagnostykę systemu komputerowego. Co dzień pojawiają się kolejne, dlatego warto jest śledzić nowości i być na bieżąco. Zajrzyj teraz do pozostałych materiałów kursu zamieszczonych na platformie.